Witam Cię na kanale poświęconym w całości problemom wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, niestety głównie nieprawidłowościom, oszustwom i skamom w tych strukturach. Jeśli interesuje Cię ten materiał dotyczący nieprawidłowości przy remontach, wydatkowaniu funduszy remontowych, koniecznie daj lajka pod tym materiałem. To taki kciuk jak na Facebooku, to nic nie kosztuje, jeden lajk. A nam pozwoli to lepiej pozycjonować ten materiał. Koniecznie też subskrybuj ten kanał. Możesz go również polecać swoim znajomym, zarówno w social mediach, jak i za pomocą YouTube. To bardzo ważne, abyśmy dotarli z materiałami do jak największej grupy potencjalnie poszkodowanych osób. Ok, skoro dałeś lajka, subskrybujesz kanał, zaczynamy. Nieprawidłowości podczas remontów są dość powszechne, ponieważ jakby te środki wydatkowane z funduszy remontowych są środkami znaczącymi. Czy to remont dachu, elewacji, wymiana okien, jeśli są częścią wspólną, remonty podwórza. To wszystko jest bardzo kapitałochłonne. Zatem jest to łakomy kąsek, jak każde prace budowlane, do wyprowadzenia pieniędzy współwłaścicieli nieruchomości, takie jak ty. Fundusz remontowy. To właśnie z niego są finansowane tego typu naprawy, remonty. Środki na tym funduszu zgromadzone, po pierwsze wymagają osobnego rachunku bankowego, poza tym nie stanowią własności wspólnoty mieszkaniowej. Ich wydatkowanie jest ściśle określone i zarząd nie może dowolnie nimi dysponować. Zresztą do momentu wydatkowania te środki tak naprawdę nie stanowią własności aktywów wspólnoty mieszkaniowej, a są współwłasnością właścicieli nieruchomości. Włącznie z tym, że można zażądać podczas sprzedaży nieruchomości na przykład zwrotu tych środków. Ok, ale na ten temat jest cały osobny na naszym kanale materiał dotyczący funduszu. On pojawi się pod koniec. Tam są też sygnatury do wyroku Sądu Najwyższego dotyczące właśnie tego funduszu remontowego i tego, czym on jest. Ale przejdźmy do właśnie tego, jak powstaje oszustwo podczas takich remontów. Po pierwsze, musi być jakaś potrzeba inwestycyjna, czyli coś musi być, wymagać naprawy, wymagać remontu. I zarząd bądź zarządca nieruchomości wywołuje w tej kwestii uchwałę. Musicie bardzo uważać, kiedy ta uchwała jest bardzo ogólna. Co mam na myśli? To znaczy, że nie wskazuje zakresu szczegółowo przeprowadzonych prac, nie wskazuje kwoty. Jest tylko to ogólnie powiedziane, że upoważnia się zarząd bądź zarządca nieruchomości do podjęcia wszystkich czynności zmierzających do wyremontowania, czy na przykład remontowania podwórza, i upoważnia się zarząd, zarządcę do podpisania umów, aneksów itd. Taka umowa daje w zasadzie wolną rękę zarządowi. Jeżeli będzie chciał, to i wyda i 200, i 500, i milion złotych na taki remont. Będą tworzone kolejne jakby dokumenty, oświadczenia, co jest wymagane. Będą podpisywane kolejne aneksy do umów. Tak, żeby współwłaściciele nieruchomości nie kapnęli się, jak zarząd bądź zarządca taki nieuczciwy właśnie wyprowadza te pieniądze. W umowie często jest też mowa o zabezpieczeniu. Takie zabezpieczenie wnosi firma, która wykonuje taki remont. Oczywiście ta firma już jest od początku ustawiona, wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie nie podlegają pod ustawę o zamówieniach publicznych, zatem są to jakieś tam niby oferty. Sami moglibyście złożyć jakąś ofertę, bądź wasi znajomi firmy, z którymi współpracujecie, ale to nagle się okaże, że te firmy zostaną odrzucone i wygra jedyna słuszna opcja. Mówimy oczywiście cały czas o takich nieuczciwych wspólnotach, gdzie właśnie grupa oszustów czerpie korzyści w zasadzie w sposób taki już profesjonalny. Robią sobie z tego jakby swoje źródło utrzymania z tych oszustw.
Czyli to zabezpieczenie wnoszone w kwocie pieniężnej bardzo często jest zwracane takiemu wykonawcy, a on zwykle w podzięce obdarowuje tymi pieniędzmi zarząd. Jest to po prostu kwota, która pod stołem wędruje do zarządu. Taki remont, który jest od początku oszustwem, jest wykonywany też często na materiałach podobnych do materiałów, nazwijmy to, wysokiej jakości bądź oryginalnych. Czyli zamiast jakiejś tam klinkieru używa się jakąś tam płytkę, która imituje coś tam. Zamiast dobrej jakości stali czy ocynków używa się jakiegoś tam pomalowanego czegoś. Generalnie jest to wszystko robione, żeby to w jakość na początku wyglądało i bardzo szybko się de facto zepsuła. Czyli taka byle jakość budowana na wyrobie, nazwijmy to, czekoladopodobnym. Okej, to są moje spostrzeżenia dotyczące jakby moich osobistych doświadczeń bądź doświadczeń zawodowych podczas audytów dokonywanych w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych. Bardzo mnie interesuje Twoja opinia, także możesz napisać w komentarzu dowolną treść. Wszystko nam pomoże w pozycjonowaniu, ale jeżeli masz swoje przemyślenia dotyczące właśnie remontów, fajnie jakbyś to po prostu opisał. Nie bójcie się, to i tak już wszystko jest w zasadzie na ukończeniu. Te skamy, polskie społeczeństwo robi się coraz bardziej świadome, idzie gruby kryzys, także każdy grosz się będzie liczył. Warto teraz prześwietlić to jak jest sprawowany zarząd. Także napiszcie w komentarzu, co uważacie, i najważniejsze, nie dajcie się oszukiwać nieuczciwym zarządom bądź zarządcą wspólnot mieszkaniowych bądź spółdzielni mieszkaniowych. Lajkuj, komentuj, subskrybuj i napisz swoją opinię. To bardzo ważne. Nie bój się. Do usłyszenia.